Hejka, kochane. Na wstępie chciałam Was bardzo serdecznie pozdrowić. Dzisiaj taki nietypowy filmik. Chciałam nagrać dla Was filmik, jakie posiadam perfumy. I więc może, ponieważ każda kobieta lubi się otulać perfumami, swoim zapachem ulubionym. I może zaczniemy. Ja w ogóle swoje perfumy dzielę na, tak jak mamy pory roku, wiosna, lato, jesień, zima. I może zaczniemy od perfum. Jeszcze mamy lato, chociaż już końcóweczka, więc może zaczniemy. Pierwsze perfumy są to Acqua di Gioia. I to są perfumy po prostu cudowne. Ja je uwielbiam. Są to perfumy dla kobiet, które nie boją się podejmować decyzji i ryzyka. Dobrze, tutaj mam taką lekką ściągę, bo się przygotowałam dla Was i rozpisałam, jaki skład jest tych perfum. I nuty zapachowe to jest tak: cytryna, mięta, jaśmin, różowy pieprz, peonia i drzewo cedrowe. Są świetne, bardzo orzeźwiające, bardzo polecam. I te perfumy powstały w roku 2010 i to są perfumy francuskie. Dobrze, następne są perfumy Emporio Armani Because It's You. Ja te perfumy zamówiłam niedawno ze stronki i perfumy.pl. Bardzo fajne perfumy, powiem Wam, to jest 100 ml. To są perfumy amerykańskie, nie, też francuskie. Przepraszam, francuskie i są to perfumy dla kobiet nowoczesnych. Bardzo polecam przetestować sobie w jakiejś drogerii albo w Superfarm. Zapach bardzo fajny i nuty zapachowe są tutaj takie. Kwiatowo-owocowe są to i elegancki, zmysłowy zapach. Róża, akcent wanilii, malina, połączenie z piżmą, olejek neroli i gorzka pomarańcza. Ja używam bardzo takich orzeźwiających perfum, takich lekko kwiatowo-owocowych. Są świetne, polecam następne. Później następne mamy Dolce Gabbana i to jest Number 3. Te perfumy możemy używać w sumie przez cały rok, ja Wam powiem, bo są fajne, orzeźwiające. Bardzo fajne takie kwiatowo-wodne zapachy. Bardzo fajne. I tutaj mamy nuty zapachowe. Różowy pieprz, kiwi, rabarbar, jaśmin, arbuz, piżmo, drzewo sandałowe i drzewo cytrynowe. Przepraszam, że tak czytam, ale tutaj dużo jest tego zawsze składu. I następne perfumki na lato to są L'Occitane Terre de Lumière. To są bardzo fajne francuskie perfumy. To jest taki zapach słoneczny, taki bardzo mi się kojarzy z wakacjami. Świetny, jest też taki elegancki, bardzo, bardzo fajne perfumki. I Wam powiem, nuty zapachowe w nich są bergamotka, piżmo, różowy pieprz, miód, lawenda, akacja i gorzki migdał. Ok, to są perfumy na wiosnę, lato. Teraz Wam powiem... teraz Wam pokażę perfumki na jesień, zima. Ok, może zaczniemy od Jimmy Choo. Jimmy Choo są to perfumy dla kobiet z klasą. Ja zawsze jak ich używam, biorę je przeważnie zawsze do Polski na Boże Narodzenie. Są to świetne perfumy, bardzo kobiece, kojarzą mi się z taką klasą, elegancją. Do małej czarnej, świetne perfumki. I nuty zapachowe to są gruszka, mandarynka, zielone nuty, orchidea, patchouli i bazylia. Bardzo fajny zapach. Następne są to perfumki Carolina Herrera 212 Sexy. To jest takim jakby granacie, można powiedzieć. To są pojemność, tutaj mamy 60 ml. Są to tak świetne orientalno-kwiatowe perfumy. O Jezu, świetny jest ten, też ten zapach, bardzo polecam. Nuty zapachowe to jest różowy pieprz, mandarynka, bergamotka, gardenia, pelargonia, wata cukrowa, róża, piżmo, wanilia i drzewo sandałowe. Bardzo fajne perfumy.
no takie są orzeźwiająco orientalno-kwiatowe, tak jak mówiłam, albo słodkie używam, albo orientalno-kwiatowe. Następne, ostatnie są to Gucci Bloom. Na pewno dużo, dużo kobiet zna te perfumy. Są to bardzo takie pudrowo-kwiatowy zapach, bardzo fajny, bardzo taki no pudrowy, pudrowy. I nutami zapachowymi jest jaśmin, wiciokrzew, korzeń irysa, drzewo sandałowe i wanilia. Bardzo fajne perfumy. Ja je dostałam w tamtym roku i stosuję je właśnie na jesień, zimę. I kochane, to było tyle na temat moich perfum. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Dajcie proszę znać w komentarzach, jakich Wy używacie perfum. Czy rozdzielacie sobie tak jak ja na pory roku, czy używacie jednych przez cały rok, bo też tak może być. No i trzymajcie się i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!